Już za tydzień, 2 listopada, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zacznie przyjmować od osób bezrobotnych wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli więc nie masz pracy, chcesz spróbować sił we własnym biznesie i masz na niego pomysł, to ten czas. Urząd Pracy może wesprzeć Twój plan kwotą do 30 tysięcy złotych. Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków, których wykaz dostępny jest w regulaminie opublikowanym na internetowej stronie Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie są to szczególnie wyśrubowane wymagania. Pod tym samym adresem znaleźć można również linki do elektronicznych formularzy, jakie składają się na kompletny wniosek. Wzór głównego formularza dostępny jest w dwóch powszechnie używanych formatach. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy warto mieć przygotowany biznesplan, opracowane podstawowe kalkulacje i wiedzieć, jak spożytkowane zostaną środki pochodzące z dofinansowania. Planując wydatkowanie tych pieniędzy, należy pamiętać, że udzielający dofinansowania najchętniej akceptuje zakup niezbędnych w planowanej działalności maszyn i urządzeń, koszty przystosowania lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, ale do określonej wartości, w przypadku chęci prowadzenia działalności handlowej za dofinansowanie, można zakupić towar. Możliwe też jest wydanie środków na zakup surowców i materiałów potrzebnych w działalności usługowej lub produkcyjnej. Można też z uzyskanego wsparcia opłacić działania promocyjne czy reklamowe. Uzyskanego dofinansowania nie można wydać w żadnej części na czynsz lub dzierżawę lokalu, rachunki za media, nie zostaną zaakceptowane wydatki na składki ZUS, opłaty skarbowe, koncesje czy zakup udziałów w spółkach. Lista jest dłuższa, ale wszelkie informacje na temat zasad wydatkowania ewentualnie uzyskanego dofinansowania można znaleźć w regulaminie.